Dzień dobry, dzisiaj mam dla Was ulubieńców kolejnego miesiąca. Dla tych z Was, którzy czuli deficyt kosmetyków kolorowych, mam dobrą wiadomość. Dzisiaj pokażę Wam tylko trzy rzeczy, które nie są kosmetykami kolorowymi, także mam nadzieję, że będzie to dla Was coś fajnego. Pokażę pierwszą rzecz i potem będzie kolorówka. Jeszcze dwie rzeczy, te, które obiecałam, które kolorówką nie są. To jest krem z Natura Siberica Light Day Cream Moistening and Protection. On jest na bazie organicznej wody lawendowej i też ma ekstrakty z ziół alpejskich. Jest produkowany o dziwo w Szwajcarii i to jest lekki krem na dzień, tak, bo pewnie nie mówiłam, nie przetłumaczyłam. On ma, mówiąc w wielkim skrócie, odżywiać, nawilżać, chronić skórę, przeciwdziałać oznakom starzenia i ujędrniać ją. No i ja się nie polubiłam z tym kremem na początku, w ogóle dostałam go od męża i tak mi było głupio strasznie, że poużywałam go trochę latem i odstawiłam go. A dlaczego się z nim nie polubiłam? Dlatego, że czułam, jakby mi się twarz pod nim pociła, on też się kiepsko rozsmarowuje, bo on jest taki, że się marzy. Najlepiej go wklepywać delikatnie palcami, a nie tak, wiecie, rozsmarowywać, bo wtedy to dużo, dużo czasu zajmuje. Ale wróciłam do niego, bo tak jak mówiłam, prezent od męża, no to było mi głupio, a poza tym też nie lubię, jak się produkty marnują, a nie mam w domu nikogo, kto ma jakąś taką skórę skłonną do przesuszeń jak ja, więc nikt by z tego jakoś wielce nie skorzystał. No i teraz dałam mu drugą szansę i sprawdza mi się świetnie jako krem na dzień. I ważna rzecz, właśnie to jest prezent od męża, bo to nie jest krem, na który ja bym wydała tyle pieniędzy normalnie. Gdyby to nie był prezent, to ja bym go nie kupiła i pewnie sama go już nie kupię ponownie. Natomiast jako że go dostałam, to mogę powiedzieć, że jest naprawdę dobry. Jeśli jesteście gotowi wydać tyle na krem na dzień, to jak najbardziej, myślę, można go polecić, ale znam lepsze kremy w tej cenie. I jeszcze jedna rzecz, że właśnie niektóre te kosmetyki, które przywiozłam ze sobą z Moskwy albo dostałam od męża, mają nieco inne składy niż te dostępne tutaj w Polsce. Dlatego myślę, że jakby co to mówię i ostrzegam, bo nie sprawdzałam, czy on ma taki sam skład, ale jako że jest produkowany w Szwajcarii, to liczę na to, że ma taki sam skład. Bardzo dobrze mi się sprawdzał, miałam dzięki niemu mniej suchych skórek tutaj w okolicy nosa i świetnie się dogaduje z różnymi podkładami płynnymi, mineralnymi, kremami BB, także nie mam na co narzekać, naprawdę bardzo fajny krem, tylko tyle, że oprócz tego, że się marzę, ale mi to jakoś strasznie nie przeszkadza, to dziwnie pachnie. To nie jest zapach lawendy, taki ładny, przyjemny, tylko to jest zapach jak wody utlenionej z czymś, nie wiem, tak jakoś mi się kojarzy i nie bardzo mi się podoba, ale jest dosyć delikatne, więc da się przeżyć. Następna rzecz to mydełka glicerynowe. Pokażę Wam jedno, bo drugie jest w użyciu. Cafe Crasaty. W tej chwili używam cynamonowo-jabłkowego bodajże, a to jest zielony miks. I one są bardzo, bardzo delikatne. Pierwsze mydła, po których nie czuję takiego od razu przesuszenia skóry na dłoniach. Ja nie używam mydeł ani do twarzy, ani do ciała, chyba że mam jakieś fajniejsze mydło i po prostu szkoda mi go używać do rąk, to czasem zrobię wyjątek i użyję go do zmywania oleju z twarzy, ale bardzo ważne jest potem tonizowanie. W ogóle nie lubię, no mam swoje powody ku temu i jakoś nikt nie jest w stanie mnie póki co przekonać do używania mydeł do ciała i do twarzy, ale te mydełka do rąk się sprawdzają świetnie, więc ja Wam niestety nie powiem, jak one się sprawdzają przy zmywaniu na przykład balsamu myjącego, czy właśnie myciu twarzy, bo nie jestem w stanie powiedzieć. Ale bazą ich jest olej kokosowy, żel aloesowy, olej z awokado, sok z aloesu i ekstrakt z zielonej herbaty. I ten ekstrakt i olej kokosowy chyba są niezmienne, nie pamiętam jak reszta składników. W każdym razie zwykle one są, jeśli są jakieś inne rzeczy, to są zastąpione innymi składnikami, które też mają fajne właściwości. Ładnie pachną, dyskretnie. Nie rozmiękczają się tak łatwo i szybko, no i nie są jakieś strasznie, strasznie drogie, więc jeśli macie problem z przesuszającą się skórą dłoni, to myślę, że warto się skusić na tego typu mydełka. Następna rzecz, którą chciałam Wam pokazać, też jeszcze nie z kolorówki, ale już idzie w tą stronę,
to gąbeczka Blended. Cały czas jej używam, cały czas tak samo lubię i jak widać czubek cały czas jest, w przeciwieństwie do mojego Beauty Blendera, który zawsze tracił czubek bardzo szybko. Cały czas ma taki sam kolor, także jak najbardziej na razie wszystko jest w porządku. Na pewno będę Wam dawać na bieżąco, jak się dalej sprawdza i jak długo przeżyje. Ja zrobiłam pojedynek Beauty Blendera z gąbką Blended, także gdzieś tam Wam wrzucę link do tego, bo nie chcę się powtarzać. Świetne narzędzie do makijażu dla każdego, czy się umie malować, czy nie. Każdy powinien pięknie nałożyć tym podkład, czy to w kremie, czy płynny. A niektórzy nakładają nawet minerały i też bardzo chwalą. Następna rzecz to róż z Lovely. On się nazywa Natural Beauty Blusher. Ja mam odcień numer 03, czyli taki jasny, dosyć pastelowawy róż. Niby z drobinkami, ale ich na policzkach za bardzo nie widać na szczęście. I niektórzy zarzucają tym różom, że one są za słabo napigmentowane, że trudno wydobyć z nich kolor. Natomiast ja się z tym nie zgodzę, bo bardzo ładnie można go podbudowywać i ten efekt jest taki dzienny, nieprzesadzony. Naprawdę można go dobudować tak, żeby on wyglądał dosyć intensywnie, więc nie wiem, z czym jest problem. Są bardzo trwałe, przede wszystkim są tanie i łatwo dostępne i powiedzmy sobie szczerze, że sięgają po nie głównie nastolatki po te kosmetyki z Lovely, bo właśnie cena jest przystępna, tak? I fajnie, jak te dziewczyny trafiają na kosmetyk, który nie jest trudny w obsłudze i trudno nim sobie zrobić od razu plamę albo jakąś krzywdę straszną. Także ja jak najbardziej nie widzę w tym różu żadnych minusów. Może tylko to, że opakowanie jest trochę tandetne, ale na razie nie mam też z nim żadnych problemów. Następna rzecz to tusz z Miszy, po który sięgnęłam po tylu latach, że aż wstyd przyznać. I to się nazywa M Super Extreme Waterproof Mascara. Jest w odcieniu czarnym. Jak sama nazwa wskazuje, jest to maskara wodoodporna. Teraz już takiej nie kupicie, ale coś, jakiś tusz, który Misza ma wodoodporny, to jest chyba dokładnie to samo, tylko w innym opakowaniu nieco. Pięknie w ogóle wygląda. Wygląda jak jakaś maskara za ponad 100 zł. Ma taką dziwną trochę pokręconą szczoteczkę z w niektórych miejscach dłuższym włosiem. Bardzo mi się to podoba, bo ładnie rozczesuje rzęsy i nie tworzy w ogóle grudek. Konsystencja jest odpowiednia, nie za luźna, nie taka właśnie grudkująca się. On troszeczkę usztywnia te rzęsy i jak dotkniecie palcem, to go na nich dosyć mocno czuć. Nawet jak dacie go dosyć mało i nie będziecie dokładać kolejnych warstw. Ale w przeciwieństwie do innych tuszy, które to robią, w ogóle się nie osypuje, dlatego zaczęłam sobie malować ostatnio znowu dolne rzęsy, czego nie robiłam, bo każdy tusz mnie wkurzał i albo mi się tu odbijał, albo się osypywał. Ten tego w ogóle nie robi, jest łzoodporny, jak oko mi zaczyna łzawić od wiatru czy od alergii, to nic się nie dzieje, tylko draństwo trudno zmyć. Ale naprawdę jest wart każdej złotówki, szczególnie, że on kosztował mnie i te ileś tam czasu temu 30 chyba parę złotych i teraz podejrzewam ten tusz, o którym mówiłam, że jest Miszy, kosztuje też pewnie podobnie. Także jeśli nie znajdę tuszu z Maybelline, który w promocji się uda złapać w Rossmanie za tam 20 parę złotych, to podejrzewam, że pobiegnę do Miszy po kolejny taki tusz, bo naprawdę fajny, dzienny tusz. Jeszcze będę sprawdzała go przy dwóch warstwach, ale wydaje mi się, że to już może być przesada i pewnie powstaną jakieś takie pajęcze nóżki. Dobra, zbliżamy się do końca. Kolejna rzecz to ten słynny trochę ostatnio żel do brwi z Golden Rose. W ogóle Golden Rose Chapeau Bas ostatnio ma coraz lepsze produkty i to jest Long Stay Brow Styling Gel. On jest lekko barwiony, natomiast myślę, że się nada dla większości kobiet bez względu na to, jaki mają kolor brwi czy włosów, bo to jest taki lekki, taka lekka mgiełka koloru właściwie. Można go użyć samego i wtedy te brwi są troszeczkę bardziej intensywne w kolorze i są usztywnione, ujarzmione. Natomiast ja go najbardziej lubię używać w parze z tym pudrem, czy jak to się tam nazywa, tak, pudrem do brwi, numerek 104 z Golden Rose też, bo to jest takie duo, które daje mi najładniejszy efekt. Ten puder się troszkę wyczesuje, włoski zyskują dodatkowo ładniejszą strukturę, bardziej się zaczynają wybijać, to nie jest już taka plama koloru, tylko faktycznie widać, że tam są włosy
I to może nie usztywnia tych włosków tak, jak ja bym chciała, bo ja lubię bardzo usztywnione włosy, właśnie brwi. Tak jak Elf, taki przezroczysty, którego już nie mogę nigdzie dostać, czy I Heart Makeup, taki w odcieniu brązowym, którego też już nie ma, a ja mam jeszcze go do zużycia. Ale jest bardzo, bardzo fajny. Kolejna rzecz, którą chciałam Wam pokazać, to Hicior z Biedronki. Jest to matowa pomadka płynna. Aż byłam w szoku, że Belle zrobiło taki genialny kosmetyk, tak dobrze dostępny za tak małe pieniądze. I to jest Matte Liquid Lips. Ja mam numerek 3, Love Story, tak on się nazywa, każdy odcień ma inną nazwę. Zapatrzyłam się też w pozostałe odcienie, mam numerek 4, 5 i 1, tylko dwójki nie mam, bo chyba byłby dla mnie zbyt trupi i jasny, ale są tak fajne i mówię, jak na tą cenę, bo ja też nie wymagam jakoś bardzo dużo, ale spokojnie mogłyby konkurować z nieco droższymi pomadkami. Ten kolor wybrałam do ulubieńców, chociaż tak naprawdę te wszystkie pomadki powinny się tu znaleźć, ale ten jest moim ulubionym, bo jest najpiękniejszym takim przybrudzonym różem, jaki ostatnio używałam. Dzisiaj go mam na ustach i ona ma jeszcze inną konsystencję niż reszta matowych pomadek, które posiadam. Bourjois ma inną konsystencję, Golden Rose ma zupełnie inną, ta ma taką oleistą, a na przykład pomadki z Nabli mają jeszcze inną. Także chciałoby się porównać coś, co ma podobną konsystencję, podobnie wygląda, podobnie się rozprowadza, a cały czas mam zupełnie inne jakby formuły i każda się jakoś inaczej sprawdza. Te pomadki nie są odporne na całowanie, zostawiają też ślady, zostawia się też ślady na różnych kubkach, kieliszkach itd. Ale tak jak mówiłam, ja nie mam aż takich wymagań w stosunku do pomadki za 9 zł, jak do pomadki za tam prawie 30 czy jeszcze więcej. No i ona się ładniej zjada niż te z Golden Rose, czy niektóre z Bourjois. Chociaż w sumie komfort noszenia jest bardzo podobny do tych z Bourjois. Więc jeśli szkoda Wam pieniędzy na Bourjois, nawet jeśli one są w promocji, to jest dla Was cena nie do przeskoczenia, to jak najbardziej polecam i w ogóle polecam te pomadki, bo są świetne. W ogóle się prawie ich nie czuję na ustach. Ładnie się rozprowadzają, mają taki przyjemny aplikatorek, który dziwnie wygląda, jakby ktoś go nadgryzł, ale świetnie się dopasowuje tutaj do kształtu ust. Trudno naprawdę tą pomadkę jakoś brzydko rozprowadzić czy nierówno. Zasycha na mat kompletny, także ci z Was, którzy lubią właśnie nie takie satynowe czy półmatowe wykończenia, bo czasem niektórzy producenci piszą, że pomadka jest matowa, a nie jest, to ta jest naprawdę matowa. No naprawdę cudowna, bardzo ją lubię, ulubieniec ostatnich chyba miesięcy, nawet nie miesiąca. Męczę ją niesamowicie, co właśnie widać po tym, że jest już starta i zastanawiam się coraz bardziej, czy nie pobiec i nie kupić sobie drugiej na zapas, bo jest niesamowita. Jeszcze raz to powtórzę, jak za tą cenę. Na koniec zostawiam produkt, który jak widzę jest ostatnio hitem na YouTube i też na blogach, a mianowicie jest to Nabla Gotham, czyli ten słynny bronzer. On jest matowy i faktycznie jest neutralny i jest dla bladziochów, naprawdę dla bladziochów. Także jeśli w MAC-u macie jakikolwiek kolor powyżej NC20, to myślę, że lepiej wybrać jakiś ciemniejszy odcień, bo ten będzie ledwie na Was widoczny. Ja na początku uznałam, że ten Gotham jest dla mnie trochę za jasny, że prawie go nie widać, ale jak zaczęłam budować kolor, to wreszcie on się pojawił na mojej skórze i faktycznie ma jakąś taką przyjemnie aksamitną konsystencję, że sam się wręcz blenduje. Trudno z nim zrobić plamy, trudno z nim zrobić sobie jakąś krzywdę. To jest świetny kosmetyk dla osób, które zaczynają swoją przygodę z bronzerami. Jest naprawdę wręcz idiotoodporny. Ja od razu kupiłam go z kasetką, bo uznałam, że możliwe, że kupię albo znowu ten bronzer, albo jakiś róż, albo rozświetlacz. W ogóle Nabla ma same fajne produkty z tego, co widzę, także podejrzewam, że coś jeszcze w moje łapy i od nich wpadnie. On bardzo ładnie pachnie, odcień, tak jak mówiłam, jest neutralny, jaśniutki, matowy całkowicie. Cudo, po prostu praca z nim to jest bajka. To jest raczej taki efekt dzienny, nawet dla bladziochów, chyba że jesteście blade już zupełnie jak ściana.
I mi to jak najbardziej odpowiada, bo ja zawsze miałam problem, dla mnie te bronzery zwykle innych marek były zbyt intensywne w kolorze, a tutaj wow, naprawdę zachwycający kosmetyk. Szkoda, że on ma taką wysoką cenę, bo poleciłabym go nastolatkom, bo właśnie, tak jak mówiłam, to jest coś, z czym sobie krzywdy raczej nie zrobimy. I co? I polujcie, bo trudno jest dostępny. Ja się cieszę, że go upolowałam wcześniej, bo teraz naprawdę jak tylko się pojawi, to zaraz go nie ma. Także jak najbardziej polecam. Okej, i to było wszystko, co chciałam Wam pokazać w tym filmiku. Jak widzicie, już głos mi siada, bo dzisiaj nagrałam troszeczkę dla Was. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnych. Komentujcie swoich ulubieńców tego miesiąca i do zobaczenia w następnym filmie. Na razie!